Bo przypomnieliśmy numer i telefon zadzwonił. Halo? Dzień dobry. Witam panią. Ja chciałam się ustosunkować do wypowiedzi tutaj pana, który przed chwilą tak ostro broni marihuany. I podam taki przykład. Oczywiście jestem za tym, żeby ten środek był zabroniony w użyciu. I podam taki przykład. Jestem studentką resocjalizacji i dobrze wiem, jakie konsekwencje dają jakiekolwiek używki. I czy to młodzież, czy osoby starsze, wiadomo, że czy alkohol, czy nikotynę zaczynają zawsze od środków słabszych, a później przechodzą do środków mocniejszych, więc nie może ktoś stwierdzić, że jeżeli zapali tylko marihuany, to na tym skończy. To jest totalna bzdura i chyba ten człowiek nie jest po prostu świadomy tego, co mówi. Druga sprawa, jedyną kwestią, którą należałoby jakoś podjąć, to jest to, że różne sytuacje zdarzają się, prawda, na przykład na dyskotekach. Czasami ktoś złośliwie może czy to dziewczynie, czy chłopakowi podłożyć torebeczkę ze środkiem. I później, jeżeli taki przypadek, że zostaną znaleziony taki środek u kogoś, to ta osoba ma ogromne problemy, prawda? Więc to jest problemem. Samo używanie w ogóle tego środka jak najbardziej powinno być zabronione i nie ma usprawiedliwienia, czy to jest mała dawka, czy to jest duża dawka, bo każda dawka szkodzi, tak samo jak nikotyna, jak papierosy, jak alkohol. Nie ma dawki bezpiecznej, prawda? Dziękujemy. Dziękuję. Za telefon, pozdrawiamy. Ja się oczywiście przychylam do tego, co pani powiedziała. Zastanawiam się rzeczywiście nad tym, bo często się tak zdarza, że młodzi ludzie no, mają tego typu sytuacje, że ktoś podrzuca złośliwie rzeczywiście porcję narkotyku, no jest powiedzmy kontrola i jest zatrzymany za posiadanie. Ciężko wtedy wybrnąć z tej sytuacji, ale myślę sobie, że każdą taką sytuację rozpatrujemy indywidualnie i wtedy bierzemy jakby całokształt pod uwagę, a nie tylko te osoby, które mają marihuanę. Poza tym sama ustawa według mnie jest nie do końca dopracowana, dlatego że nie ma ściśle określonej gramatury, co to znaczy posiadanie na własny użytek. Równie dobrze ktoś może mieć kilogram i powiedzieć, że to na jego własny użytek, a ktoś może mieć porcję tego narkotyku, popularnie zwaną działką, i też powiedzieć, że to na własny użytek. Niedoprecyzowane przepisy jakby powodują pewną lukę. Czy zniesienie kar nie będzie jednak zbyt ryzykowne? Czy to nie będzie jakby swego rodzaju zielone światło dla dealerów? Pan Stanisław Przymiotnik. Ja może chciałbym się nawet odnieść do tego, co pan powiedział na samym początku. Więc ja nie reklamuję marihuany, ja walczę o prawa pewnej mniejszości, która już nie jest taka mała. My szacujemy, że około w Polsce pali około 2 milionów ludzi i za to, że oni palą marihuanę, tylko marihuanę, nie sięgają po żadne ciężkie narkotyki, odwołujące do tego, co pani powiedziała. No to jest nieprawda. To jest taki mit funkcjonujący w Polsce. Ja nie wiem, jak walczyć z tym, bo ja w mieszkańca padają czasem. Natomiast powiem jedno, że ja znam mnóstwo ludzi. Ja wiem, że ci ludzie nie sięgają po twarde narkotyki. Marihuana nie jest silnie uzależniającym środkiem. Dobrze. I pan terapeuta potwierdzi to. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Jak mogą zareagować dilerzy, jeżeli zostaną zniesione kary? Czy to nie będzie zbyt ryzykowne? Czy to nie będzie dla nich zielone światło? To jest zawsze ryzyko, oczywiście, natomiast dlatego my jesteśmy za pełną legalizacją, przejęcie przez państwo roli dystrybucji marihuany, tak jak jest w przypadku papierosów. No czemu nie ma w tej chwili dealerów papierosów, no skoro papierosy są legalne, nikt się nie zajmuje takim procederem. No ja się tutaj nie zgadzam, dlatego że nie jesteśmy w stanie przejąć kontroli. Zarówno w przypadku papierosów również zdarzają się zatrzymania przez celników na granicy nielegalnego zupełnie towaru i wiadomo, że ten przemyt istnieje. A jeżeli otworzymy możliwość działalności dealerom, że marihuana będzie legalnym środkiem, to za chwilę ci, którzy sięgają po heroinę, też się upomną o swoje prawa. Posłuchajmy telefonu. Mamy telefon. Halo. Dzień dobry państwu. Witam. Słucham pana Pierścińskiego i nie jest, w ogóle nie powinien się wypowiadać, bo w pierwszym swoim zdaniu stwierdził takie coś, że swoim dzieciom nie pozwoli, natomiast jest za tym, żeby było możliwe rozprowadzenie. W związku z tym jest hipokrytą i wyrażanie opinii przez tego pana jest zupełnie nie powinno być brane pod uwagę. Swoje dzieci nie, inni niech mniejszość nie. To niech mniejszość walczy o to,
a nie ktoś, kto nie pozwala. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tutaj chciałem się odnieść. Ja powiedziałem, że nie jestem za tym, żeby było dostępne dla dzieci, że było pewne ograniczenie. Od 18 lat powiedzmy, czy nawet więcej, podkreśliłem to. Uważam, że dzieci nie powinny mieć dostępu do jakichkolwiek używek. Czy ma pani jakiś sposób na to, żeby to sprawdzać? Proszę pana, a w jaki sprawdza się sprzedaż alkoholu? No właśnie się nie sprawdza i to jest dokładnie to samo, będzie prawdopodobnie w momencie, kiedy marihuana będzie zamawiana. Ale zapominać, że nie można w takim razie użytkowników marihuany wsadzać i karać ich z więzienia. Dlaczego? W momencie, w którym się nie kara posiadacz alkoholu. Pan Dariusz Łuczak, faktem jest jednak, że od 2000 roku, gdy weszły w życie te przepisy, w świetle których za niewielką ilość narkotyków można trafić do więzienia, liczba zatrzymanych za posiadanie tych narkotyków nie zmalała. W samych Kielcach w pierwszym półroczu tego roku tych osób było, zatrzymano ponad 100 osób za posiadanie narkotyków, czyli może faktycznie nie ma sensu za posiadanie tej niewielkiej ilości narkotyków wsadzać ludzi do więzienia. Nie wiem, czy akurat bym karał tutaj pobytem w areszcie śledczym czy w zakładzie karnym. Natomiast ja uważam, że pewne sankcje powinny być. Tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie kontrolować w pełni sprzedaży, co pokazuje chociażby sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. Wszyscy wiemy, że jest zakazana, a ten proceder trwa i no tutaj jakby nie ma co do tego dwóch zdań. Ponieważ powoli musimy podsumowywać naszą dyskusję, ja przypomnę, że zwolennicy zniesienia kar dla palaczy marihuany teraz przekonują posłów, by te przepisy złagodzić. Są już pierwsze wpisy poparcia. Często także ostatnio z ust znanych polityków, choćby naszego premiera, słyszymy, że zapalenie trawki kiedyś tam nie było niczym takim dramatycznym. Jak pan jako terapeuta oceniłby takie zachowania? Dodajmy jeszcze, że pod tą petycją, pod poparciem podpisał się Marek Balicki, były minister zdrowia. Nie wiem. Tak naprawdę zastanawiam się. Ja chciałbym usłyszeć głos przynajmniej jednego z rodzica, którego dotknęła tragedia uzależnionego dziecka od narkotyków i który właśnie, można powiedzieć, zaczynał od marihuany. Jestem ciekaw, jaka by była forma wypowiedzi tutaj jeszcze. To jest nieprawda, że to jest droga przejścia. To powtórzę. Po drugie, skoro tacy politycy mówią właśnie jak premier, czy premier stał się narkomanem, bo zapalił marihuanę, czy państwo sądzą, że on palił raz tą marihuanę, on jak był na studiach, pewnie palił to marihuanę często. Czy on jest narkomanem? Nie, został premierem. Druga rzecz, spójrzmy, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile zapalił pan premier, więc nie będziemy tutaj się licytować. No dobrze, nie jesteśmy w stanie, ale spójrzmy teraz, co się dzieje w Europie Zachodniej i w krajach takich jak Hiszpania, Niemcy, Belgia, Holandia, Czechy ostatnio. Pan pewnie się orientuje, co się dzieje w Czechach. Czy państwo uważają, że tamte rządy i tamci terapeuci i tamci ludzie nie wiedzą, co mówią? Czy rzeczywiście dostrzegli problem i faktycznie stwierdzili, że karanie za posiadanie marihuany nie ma sensu, bo walka z narkotykami jest między taką samą walką jak z prostytucją. Narkotyki będą, są i zawsze będą. Dlatego teraz trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby redukować szkody po tych ludziach, którzy zażywają ciężkie narkotyki, a nie skupiać się na walce ze spalaczami marihuany. Marihuana nie jest szkodliwa w takim stopniu jak inne narkotyki. Panowie, niestety musimy już kończyć. Czas programu dobiega końca. Stanisław Przymiotnik, organizacja Wolne Konopie, Dariusz Łuczak, terapeuta uzależnień ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, byli naszymi państwa gośćmi. Dwa różne punkty widzenia i to czas kończyć nasz program na dziś. Z gośćmi rozmawiała Anna Mazur. Dziękuję ze studia Robert Kałuża, realizator Jerzy Szczepanek. Zapraszamy na jutro na 16:30. Do usłyszenia.